Sobieski jeszcze kilkakrotnie odpierał tureckie ataki, blokując im dalszą drogę do Europy, ale ci tak potwornie się dozbroili w trakcie pokoju, że w 1683 roku postanowili pomścić zniewagę 100-tysięczną armią. Ruchem tej niecodziennie dużej formacji zaniepokoili się Austriacy i cesarz Leopold I postanowił skontaktować się z Sobieskim. Leopold? Czego on tam chce? Hej, Sobieski! Halo, hej Sobieski! Czego tam? No, Janku, mam problem, dość dobrze pod Chocimiem Turków rozgromił, a może byś mi trochę pomógł? A, i dlatego na moją prośbę o wsparcie piechoty odpowiedziałeś? Jak to odpowiedziałeś? Radźcie sobie sami, Polaczki? O, Chazubeski, to błąd, tłumaczenia był, nie, Chazubeski? Teraz Turki walą na Polskę, ale zahaczą o Wiedeń i potrzebna mi wasza pomoc. Jakby ci to odpowiedzieć dyplomatycznie? O, Chazubeski, Hilfe, Chazubeski. Ale tak naprawdę ta prośba była Sobieskiemu bardzo na rękę. Doskonale wiedział, że Turcy zmiotą Wiedeń bez pomocy Sobieskiego, więc i tak trzeba będzie z nimi walczyć. Poza tym zbyt dobrze znał już wojnę i wiedział, że wojna na własnym terenie to spalone wsie, oblegane miasta, gwałty. Mało opłacalna sprawa. Bardziej opłacało się walczyć na obcym terenie, dlatego zgodził się pomóc Leopoldowi. Z taką motywacją Sobieski w rekordowym tempie dociera pod Wiedeń, a tam Turkowie z racji ogromnej przewagi liczebnej byli bardzo pewni siebie. Nie bawili się nawet w obronę głównego obozu, tylko od razu postanowili oblegać miasto, ale to właśnie główny turecki obóz postanowił zaatakować Sobieski. Austriaków i Niemców, którymi dowodził, postanowił użyć jako mięsa armatniego. Wysłał ich, żeby ściągali jak największe ilości wrogiego wojska i spychali na oblegany Wiedeń. W tym czasie z całością polskiego wojska ruszył przez Lasek Wiedeński, żeby zaskoczyć wroga uderzeniem na tyły. I od razu sobie uświadommy, to nie była taka prosta sprawa, to był manewr na legendarną skalę, przerzucenie 14 tysięcy konnych i 26 armat. Trwało niecałe 2 dni. 12 września o świcie król Jan III Sobieski wziął udział w mszy i zaczął szykować się do natarcia. Bitwa trwała od rana, ale decydujący atak miał miejsce dopiero wieczorem. Polska husaria znalazła się na tyłach wroga tak niespodziewanie jak Korwin w Europarlamencie. 20 tysięcy jezdnych szybko złamało turecki opór, zdobyło obóz. Wojska wezyra spieprzały na prawo i lewo i w końcu nawet głównodowodzący rzucił się do ucieczki. Po 12 godzinach bitwy Wiedeń został ocalony, ale to wcale nie był koniec kampanii, która miała na zawsze odepchnąć Turków od Europy. O tym, co było później, pewnie wam w szkole nie powiedzieli. A szkoda, posłuchajcie. Do kolejnych ważnych bitew tej kampanii doszło pod umocnionym fortem Parkany. Podczas pierwszej z nich Sobieski niestety delikatnie mówiąc zlekceważył przeciwnika, bo 7 października polska przednia straż została zaskoczona i kompletnie zmieciona przez tureckie wojska. Sobieski, który miał przy sobie 4 tysiące żołnierzy, natychmiast ruszył z odsieczą. Liczył na to, że uda się powstrzymać atak do momentu przybycia dalszych posiłków, ale niestety srogo się przeliczył. Turków było zdecydowanie więcej. Co gorsza, jego koń literalnie się pod nim rozjechał, bo nasz władca ważył wtedy jakieś 150 kilo plus zbroja. To razem w okolicach 200. Razem z najbliższymi kilkoma przyjaciółmi uciekał kawał drogi i poczuł się bezpiecznie dopiero wtedy, gdy dołączył do głównych polskich sił. Ognia! Pięknie się dziś opowiada o tym, że to Polacy uratowali Europę. Owszem, ale trzeba też pamiętać, że przed totalną destrukcją polską jazdę uratowała polska piechota i austriacka jazda, bo to na ich widok Turcy wstrzymali pościg. A swoją drogą, wrogowie przez jakiś czas myśleli, że Sobieski nie żyje, bo na pobojowisku znaleziono ciało wojewody pomorskiego, który był bardzo podobny do naszego króla. O jego głowę odcięto, triumfalnie odwieziono, ale szybko mieli się przekonać, w jakim byli błędzie. Wiwat król! Dzień później Sobieski naprawił swój błąd. Postanowił postawić wszystko na jedną kartę i wydać Turkom ostateczną bitwę. 15 tysięcy żołnierzy tureckich poległo, a po naszej stronie tylko 500 osób, więc opłaciło się ryzykować. To właśnie to zwycięstwo przypieczętowało ostatecznie wiktorię wiedeńską.
ognie! Wielki wezyr Kara Mustafa, dowódca tureckiej armii po drugiej bitwie pod Parkanami, udał się do Belgradu, żeby złożyć sułtanowi Mehmedowi IV raport. Miał prawo się bać, ale czekało go coś znacznie gorszego niż wściekły sułtan, bo spotkał tam zamiast władcy dowódcę Janczarów, który wydał na niego wyrok śmierci. Podobno Kara Mustafa otrzymał jedwabny sznur. Są dwie wersje wydarzeń. Według jednej z nich został nim uduszony, a według drugiej powiesił się. Turcy byli mocniejsi w gębie niż w starciu z husarią. Dostali łomot i już nigdy tak daleko się nie zapędzili. Podziękował naszemu królowi sam papież, którego Sobieski poinformował parafrazą słów Cezara: Venimus, vidimus, et Deus visit, czyli przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył. Szkoda tylko, że Austria jakoś szybko zapomniała o naszej pomocy. Niestety było to jego ostatnie wielkie zwycięstwo. Klapą okazała się kampania mołdawska, ale to głównie z uwagi na słabą pogodę i coraz gorsze samopoczucie króla. Był coraz słabszy również psychicznie, co wykorzystywała chciwa szlachta. Ograniczyli rolę Sobieskiego do tego stopnia, że król w pewnym momencie nie mógł nawet przyjmować posłów. Opozycja była również wśród kleru. Połączone siły zerwały 5 z 6 sejmów pod koniec życia Sobieskiego i skutecznie utrudniały wszelkie reformy. Sobieski szczególnie nie trawił rodu Sapiechów, zwłaszcza po tym, jak dowiedział się, że Kazimierz Jan Sapiecha romansował z Marysieńką. Ale największą gnidą okazał się hetman Jabłonowski, który sam chciał przejąć koronę i niestety miał ogromne poparcie w wojsku, które stopniowo odwracało się od Sobieskiego. Sąsiedzi też nie próżnowali, zawiązywali ze sobą sojusze, żeby utrzymać chaos w Rzeczypospolitej. Stan jego zdrowia pogarszał się coraz bardziej, do tego stopnia, że lokalni lekarze nie byli już w stanie pomóc, więc zaczęto wysyłać prośby o pomoc za granicę. Lekarz w Irlandii otrzymał opis, według którego władca był pokryty w większości twardymi jak żelazo guzami. Co więcej, czuł się, jakby przymocowano do niego ogromne odważniki. Ale to nie wszystko. Po śmierci, podczas obdukcji, lekarz stwierdził w miejscu jajec 2 czarne plamy. Nie jęcz, bo spać nie mogę. Sobieski umierał w wielkich cierpieniach, otoczony przez synów, a Marysieńka przespała śmierć męża. Co prawda bardzo rozpaczała, kiedy dotarła do niej ta wiadomość, no ale to mimo wszystko dość słabo. Mało jest osób jednocześnie tak ważnych w historii Polski i całej Europy. Pewnie można Sobieskiemu wypominać różne rzeczy, na przykład to, że był naiwnie zakochany, ale umówmy się, wtedy wierność była bardzo rzadko spotykaną cechą, jednak bardzo pożądaną. Co więcej, można pamiętać, że zdradził ojczyznę w trakcie potopu, na samym jego początku, ale po pierwsze, w pełni się zrehabilitował, a po drugie, nie wiem czy wiecie, że był ostatnim zwycięskim polskim władcą. Po jego śmierci przez prawie 250 lat polski oręż nie wsławił się tak wielkim, legendarnym militarnym łomotem. O Sobieskim wspomniano nawet podczas Kongresu Wiedeńskiego. Powiedziano, że gdyby nie on, to historia Europy mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. No i nie ma się co dziwić, mając na uwadze interwencję w Wiedniu. Można śmiało powiedzieć, że był najlepszym władcą na najgorsze czasy, który zapisał się pozytywnie w historii, mimo upierdliwej żony i wściekle chciwej szlachty, która już wtedy była znana z tego, że wolałaby chyba końca świata bardziej niż regularnych rządów w Polsce. Napiszcie nam, co wy sądzicie o Sobieskim na naszym profilu facebookowym, gdzie znajdziecie jeszcze więcej ciekawostek. A, i pamiętajcie, żeby dać nam suba, wtedy nie ominą was kolejne odcinki Historii bez cenzury, a one już niedługo. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.